Chociaż spisałem mu wiele moich wskazań, to jednak lekce je sobie ważyli jako coś obcego. Lubią ofiary rzeźne i chętnie je składają. Izrael zapomniał o swoim stworzycielu i zbudował sobie świątynię. Również Juda zbudował wiele miast obronnych, ześlę więc ogień na jego miasta, aby zniszczył jego pałace. Księga Ozeasza, 8 rozdział, 12 do 14 wersetu. Czy Bóg cię zna? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Wtedy Pan Jezus będzie cię znał. Ale jeśli nie uwierzysz w Pana Jezusa, to Bóg nie będzie cię znał. Będziesz mu obcy. Czy Bóg cię zna? Zapowiadane przez trąby sądy mają zostać wylane na winny naród Izraela. I to możesz przeczytać w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, 28 werset i 31 werset. Objawienie Jana, 8 rozdział, 6 werset mówi również o tym. Ci, którzy będą protestować, Boże mój, znamy Cię, bo tak jest zapisane w Ozeasza, Boże mój, znamy Cię, otrzymają odpowiedź, nie znam was. Tak mówi Słowo Boże w Łukasza, 13 rozdział, 27 werset. Także Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 21 werset, cytuje wyznawców wołających, Panie, Panie, którzy nigdy nie uwierzyli Bogu i nie stali się Jego. W ten sposób Ozeasza, 8 rozdział 2 do 4 wersetu podkreśla kontrast deklaracji Boże mój z duchem niezależności. Niegdyś to Bóg wyznaczał królów i ustanawiał procedury kultu świątynnego. Teraz Izrael sam wybrał swoich królów i ustanowił podstawy swojej bałwochwalczej religii. Także chrześcijanie sami wybierają swoich władców w wyborach demokratycznych i ustanawiają zasady sprawowania się służby w miejscach zgromadzeń chrześcijan według własnego widzimisię, wbrew Pismu Świętemu. I jest to wtedy bałwochwalstwo. Jeśli Słowo Boże nic nie mówi o istnieniu pastorów, a ty chodzisz do bałwochwalczego przybytku, gdzie są pastorzy, to bierzesz udział w bałwochwalstwie, a wszystkie twoje czyny religijne są okultyzmem. Więc Izrael sam wybrał swoich królów i ustanowił podstawy swojej bałwochwalczej religii. Możesz o tym przeczytać w 1 Królewskiej, 12 rozdział, 20 werset, ale też 28 do 33 wersetu. W zjudaizowanym chrześcijaństwie podobnie każdy myśli, że jest w stanie wybrać swój system kultu. Dzieci Izraela będą naczyniem, w którym nie ma upodobania. Tak mówi Izajasza, 30 rozdział, 14 werset. Pan ich nie przyjmuje. O tym czytamy w m.in. Ozeasza, 8 rozdział, 13 werset. Oby każdy z nas był naczyniem ku czci, uświęconym i przeznaczonym na użytek Pana, przygotowanym do wszelkiego dobrego dzieła, nie zapominajmy o obowiązku uwierzenia w Pana Jezusa, spoczywającym na każdym, kto nazywa się imieniem Chrystusa. Możesz o tym przeczytać w 2 Tymoteusza, 2 rozdział, 19 do 22 wersetu. Czy Bóg cię zna? Chociaż spisałem mu wiele moich wskazań, to jednak lekce je sobie ważyli jako coś obcego. Lubią ofiary rzeźne i chętnie je składają. Izrael zapomniał o swoim stworzycielu i zbudował sobie świątynię. Również Juda zbudował wiele miast obronnych, ześlę więc ogień na jego miasta, aby zniszczył jego pałace. Tak mówi księga Ozeasza, 8 rozdział, 12 do 14 wersetu.